To już 18. w Polsce akcja. W Suwałkach ma znacznie krótszą tradycję, ale do lokalnej szlachetnej paczki dokłada się coraz więcej osób. Rośnie też grono wolontariuszy. Od listopada wolontariusze odwiedzają rodziny, które potrzebują wsparcia. Zadaniem jest dokonanie wyboru najbardziej potrzebujących i ustalenie ich najważniejszych potrzeb. W tym roku spośród 48 rodzin wolontariusze do udzielania pomocy zakwalifikowali 27. Upominki fundują osoby prywatne, ale również wśród darczyńców są szkoły, między innymi zespół szkół nr 4 i 6, drugie i trzecie liceum ogólnokształcące, szkoła podstawowa nr 9. Do paczki przyłączyło się także suwalskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, firmy prywatne. Wsparcie dała także firma kurierska, dostarczając nieodpłatnie zagraniczne przesyłki. Paczki rozwoziła wolna karetka pogotowia ratunkowego, które w taki właśnie sposób przyłączyło się do akcji. Do jednej z osób potrzebujących przywieziono lodówkę. Obdarowana była bardzo zaskoczona, po raz pierwszy w życiu dostała taką pomoc. Niezwykle wzruszyła ją informacja, że za podarowane urządzenie nie będzie musiała zapłacić. Wśród podarunków były też pralki, kanapy, znalazł się telewizor. Ktoś podarował także zaawansowany telefon komórkowy, ale była także żywność, owoce, słodycze. W akcji doręczania i wnoszenia paczek miało wziąć udział 17 wolontariuszy, ale ku miłemu zaskoczeniu organizatorów z pomocą przyszło około 25 osób.